Efekty specjalne w najlepszych hollywoodzkich filmach. Ja mam tak samo w głowie, tyle tylko, że po grzybach. Abstrakcyjne obrazy jak ze snu, psychodźwięki, bajkowe animacje. Do własnej kieszeni chowam strach, bo wiem, że to tylko halucynacje. Świat się rozmazuje, rozpływam się, lewituję. Obraz się krzywi, wyostrza się biel. Kosmici jak żywi biegają po pokoju, a powietrze zamienia się w kisiel. Jakoś mnie to wcale nie dziwi, że kosmici mają twarze ludzi z TV i zieloną skórę jak bohater TV. Tacy realni, a w jednej chwili wszyscy się rozmyli. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Dźwięki nabierają kształtów, kolory nabierają dźwięków. Klimat chorych pacjentów, ogarniętych ciężarem psycholęków. Jestem skory, by popatrzeć dalnie, bo wygląda teraz jak miliony fal. Wydawać by się mogło, że rzucono na mnie jakiś dziwny czar. Bo tak naprawdę to magiczne wizje, tak trudno mi odróżnić prawdę i fikcję. Wszystko wydaje się bardzo nielogiczne. Całkowita nierealność opisanej sytuacji wynika z szybkiego rozwoju akcji. Olbrzymie smoki, dziwne postacie, rozmazują się bloki, pojawiają animacje. Tego wszystkiego nie ma, to halucynacje. Wytwory mózgu, na którym przeprowadzono różne reakcje. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Halucynacji moc otula mnie jak płaszcz w deszczową noc. Halucynacji moc.